Dzień dobry, ma na imię Ana Dziecka Jabłońska. To specjalne nagranie z Guarani das Missois w Brazylii, gdzie ponad 80% mieszkańców ma polskie korzenie. Życzymy szczęścia, zdrowia, miłości, braterstwa, pokoju, nadziei i harmonii. Biało-czerwono i bardzo tradycyjnie jest w wielu miejscach Brazylii. São Paulo, gdzie spotkanie opłatkowe dla potomków Polaków wszystkich pokoleń zorganizowała grupa folklorystyczna Chabry i Maki. Ważne są kolędy, na pewno śpiewają na ile potrafią, śpiewają polskie kolędy, starają się przynajmniej jedną zwrotkę. Potomków Polaków w Brazylii rozpoznać łatwo, po swojsko brzmiących nazwiskach. Moi pradziadkowie przyjechali, gdy Polska była pod zaborami. Pochodzili z Zamościa, czyli z zaboru rosyjskiego. Byli zmuszeni do służenia w carskiej armii. Niezwykłe historie rodzinne pierwszych osadników z Polski przypominane są też w sąsiedniej Argentynie. Moja babcia była z Polski. W naszym domu rodzinnym do dziś ważną częścią świąt jest łamanie się opłatkiem w Wigilię. To charakterystyczne dla społeczności polskiej w Argentynie. Spotkania opłatkowe to typowo polska tradycja. Podtrzymują ją również nasi misjonarze. Gromadzimy się wspólnie na naszej Eucharystii, odprawionej w języku ojczyznym, w prowincji Misiones, na Czerwonej Ziemi, w ojczyźnie Ojca Świętego Papieża Franciszka w Argentynie. W Chile też było słychać język polski. Przy prawie 40-stopniowym upale na tradycyjne jasełka i wspólne śpiewanie kolęd zaprosiła w Santiago jedyna polska szkoła. Prezenty, czekolady, jestem aniołem. Teraz nasi rodacy z Ameryki Południowej ćwiczą gardła przed koncertami kolęd. To też typowo polska tradycja. Adrianna Borowicz, Polonia 24.